Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Co Słychać. Dzisiejszym moim gościem jest marszałek województwa pomorskiego, pan Mieczysław Struk. Witamy Panie Marszałku. Dziękujemy, że przyjął Pan zaproszenie. Witam Panią i witam wszystkich słuchaczy, a także czytelników. Panie Marszałku, od marca żyjemy w innych realiach, w realiach podyktowanych pandemią koronawirusa. Jakie działania podjął samorząd województwa pomorskiego w tym okresie? No i czy będą oszczędności i jakie to będą oszczędności? Trochę mnie Pani zaskakuje, pytając o oszczędności, bo ja bym powiedział, że to, co z punktu widzenia samorządu, nie tylko wojewódzkiego, ale wszystkich samorządów w województwie pomorskim, czy też w całej Polsce, to przede wszystkim to, co dostrzegamy, to znaczące spadki dochodów własnych. A więc krótko mówiąc, każdy samorząd w województwie będzie mieć w tym roku dużo mniejsze przychody, a spadek dochodów własnych oczywiście będzie skutkować tym, że część zwłaszcza inwestycji bądź remontów trzeba będzie odłożyć na później, czyli na lata kolejne. Więc to jest pierwszy taki namacalny wpływ pandemii na budżety samorządów terytorialnych. Zwłaszcza, że nie słyszymy, żeby rząd zaplanował wyraźną pomoc samorządom terytorialnym. Dotyczy to i samorządów powiatowych, w których notowane są spadki na poziomie nawet 40%, choć niektóre ze samorządy powiatowe mówią o większych. W przypadku województwa to tylko za okres 4 miesięcy mamy spadek dochodów w stosunku do zaplanowanych w tym czasie o 55 milionów złotych. Ale ja rozumiem, Pani pytanie dotyczy nieco szerszych zagadnień. Otóż po pierwsze, mieliśmy rzeczywiście bardzo, zwłaszcza na początku pandemii i wprowadzenia restrykcji sanitarnych w Polsce, a także w naszym regionie, sporo zadań, które są były związane z przygotowaniem służby zdrowia do przyjęcia znaczącej liczby pacjentów chorujących na COVID-19. W praktyce to oznaczało tyle, że trzeba było stworzyć na bazie łóżek szpitalnych, którymi dysponujemy w szpitalach należących do województwa, stworzyć dodatkową liczbę łóżek dla pacjentów zarażonych COVID-em. My stworzyliśmy takich łóżek ponad 250 tylko w szpitalu zakaźnym, a także przystosowaliśmy w związku z decyzjami władz sanitarnych i wojewody pomorskiego, bo chcę powiedzieć, że w czasach pandemii większość jurysdykcji spoczywa na wojewodzie, nie na marszałku województwa. My jesteśmy tylko jednym z organów, które wspierają działania organów państwowych. Zostały podjęte decyzje dotyczące szpitala w Kościerzynie, szpitala w Wejherowie. Trzeba było przenieść kilka oddziałów ze szpitala zakaźnego, o czym powiedziałem wcześniej, że tam trzeba było stworzyć dodatkową liczbę łóżek dla pacjentów chorujących w czasie pandemii. Przenieśliśmy cały oddział chorób płuc i gruźlicy do Prabud, a także przenieśliśmy zakład opiekuńczo-leczniczy z Gdańska, ze szpitala zakaźnego do Dzierżążna. W związku z tym trzeba było wydać niemało pieniędzy na to, żeby przygotować Dzierżążno do przyjęcia 45 pacjentów, którzy mieszkają i leczą się w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W tym przypadku, w tym jednym zakładzie w Gdańsku. To jest jakby druga część. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że
o pandemii można mówić bardzo, bardzo, bardzo w wielu aspektach, bo to jest też funkcjonowanie jednostek należących do samorządu województwa, na przykład zamknięcie wszystkich jednostek kultury, teatrów, teatrów. No właśnie o to miałam zapytać, czy ta kultura przetrwa, bo teatry, muzea no są obecnie w dramatycznej sytuacji. To prawda, w dramatycznej, tylko w naszym przypadku, w przypadku województwa pomorskiego, my przecież zarządzamy największymi jednostkami kultury w województwie pomorskim, bo to jest Teatr Wybrzeże, to jest Teatr Muzyczny w Gdyni, należący też do samorządu województwa, to jest Filharmonia Bałtycka, tutaj na Ołowiance usytuowana, ale to także muzea, Muzeum Narodowe w Gdańsku, także we Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum imienia Gulgowskich, to także Wojewódzka Biblioteka Publiczna, więc tych jednostek kultury, czy też jednostki usytuowane na terenie miasta Słupska, czy też ziemi słupskiej, jak na przykład Muzeum Pomorza Środkowego, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, albo także skanseny w Swołowie i w Klukach, więc tych obiektów jest sporo. My staramy się w tej chwili utrzymać poziom dotacji, które były zaplanowane w tegorocznym budżecie. Czyli jeśli będą cięcia jakiekolwiek, a będą zapewne, w związku ze spadkiem dochodów, o których mówiłem Pani na początku, no to jest jasne, że w pierwszej kolejności będą tracić zaplanowane inwestycje, będziemy je pewno przesuwać w czasie, na przykład inwestycje na drogach wojewódzkich. Kilka takich inwestycji jednorocznych już zdecydowaliśmy się skreślić, no bo przy braku choćby tych 55 milionów złotych, a może mogą być to wyższe kwoty, szacunki są nawet na poziomie ponad 100 milionów złotych strat, no to będzie to niestety jesteśmy zmuszeni do tego, żeby ciąć inwestycje, ale nie chcemy zmniejszać dotacji dla jednostek kultury, bo rozpad zespołu artystycznego, który byłby spowodowany skutkami wynikającymi z pandemii w Polsce, byłby prawdopodobnie nie do odtworzenia. No, oczywiście ja mówię na razie tylko o instytucjach, ale przecież myślę, że i Pani, ale też słuchacze, widzowie doskonale też rozumieją, że jest też kultura nieinstytucjonalna, a więc oparta na różnego rodzaju twórcach, którzy korzystali też z dotacji, z grantów ze strony samorządu województwa. My też te granty utrzymamy. Natomiast czy te osoby, które do tej pory miały taki status twórców i były niezwiązane wprost z instytucjami, czy one się utrzymają na rynku, to trudno powiedzieć. Ale tu jest odpowiedzialność władz również samorządowych innych szczebli, nie tylko województwa, ale też i powiatu i gmin, żeby z troską się pochylić nad potrzebami tych osób, którym warto nie zamykać drogi do realizacji ich twórczych dokonań. Dotknęliśmy kultury, ale przecież to też pandemia, to problemy, poważne problemy związane z edukacją. My wprawdzie nie odpowiadamy wprost za szkoły podstawowe, nie odpowiadamy za technika, za licea, czy też szkoły wyższe. Jedynie kilka policjalnych szkół zawodowych należy do samorządu województwa. No ale postaraliśmy się, żeby przygotować nauczycieli do pracy zdalnej. I stąd nasze ośrodki edukacji nauczycieli, jak Centrum Edukacji Nauczycieli i Ośrodek Doradztwa Nauczycieli był też gotowy, żeby przygotować, no i tam prowadzą systematyczne szkolenia dla nauczycieli, żeby umożliwić naukę, ich nauczanie nowych umiejętności w zakresie prowadzenia pracy dydaktycznej w sposób zdalny. No i oczywiście wielka sfera, jaką dotknęła pandemia, to jest sfera gospodarki, która jest rzeczą absolutnie fundamentalną. W jaki sposób utrzymać aktywność gospodarczą w czasach pandemii, bo widzimy, że skutki pandemii niewątpliwie uderzają w gospodarkę, a gospodarka to jest też właśnie, to są budżety,
To są też wpływy lokalne, bo przecież udziały w PIT-ie mają wszystkie samorządy powiatowe i samorządy gminne. I tutaj też naprawdę z dużą troską samorząd województwa podchodzi do tego zagadnienia. Stąd przyjęliśmy bardzo duży program pomocowy, który ma pomóc i wspomóc pomorską gospodarkę. Panie marszałku, a co z lotniskiem, z rozbudową? Bo słyszałam, że na to znajdą się fundusze. Lotnisko nie jest zasilane z budżetów samorządu województwa, który ma 32% udziału w lotnisku imienia Lecha Wałęsy. Ani nie jest też zasilany przez samorządy miasta Gdańska, czy też Sopotu albo Gdyni, bo miasto Gdańsk też ma mniej więcej tyle samo udziałów, tylko jest to projekt komercyjny, a więc zarząd lotniska musi pozyskać środki finansowe z systemu bankowego, z rynku bankowego, po to, żeby zrealizować ten duży projekt. No i na tyle banki uznały, że lotnisko jest w całkiem dobrej kondycji, że udzielają takich kredytów, więc rzeczywiście budowa tego terminala, o którym pani wspomniała, będzie przebiegać bez zakłóceń. Panie marszałku, ostatnio był jubileusz tak zwanej PKM-ki trójmiejskiej. Tak z perspektywy czasu uważa pan, że to był dobry projekt? Coś by pan w tym projekcie zmienił teraz na przykład? Pomorska Kolej Metropolitalna to jest znakomity projekt. Jeśli troszeczkę możemy ciszej, bo tu jest wywiad nagrywany. Rzeczywiście Pomorska Kolej Metropolitalna w sposób znaczący zmieniła transport publiczny w województwie pomorskim. Pierwszy dowód to jest przewożenie ponad 4 milionów pasażerów po linii wybudowanej przez samorząd województwa. No i oczywiście z troską się pochylamy nad rozwojem tej linii. Stąd pojawiają się nowe koncepcje modernizacji niektórych innych linii, które będą obsługiwane przez produkt, jakim jest Pomorska Kolej Metropolitalna. Jeszcze nie mówimy, że który to z przewoźników ma przewozić po tej linii, ale rzeczywiście chcemy usprawnić taki transport do innych obszarów województwa pomorskiego. Mowa jest tutaj o Kartuzach i Sierakowicach. Wprawdzie Kartuzy dzisiaj są obsługiwane, ale mówimy o innej drodze przez Kokoszki, Starą Piłę do Kartuz, a potem dalej do Sierakowic. Sierakowice dzisiaj nie mają połączenia kolejowego, a to jest bardzo silny ośrodek gospodarczy w województwie pomorskim. Mówimy też i za chwilę będziemy o tym dyskutować bardzo, bardzo poważnie na temat realizacji którejś z koncepcji modernizacji linii kolejowych, czy też budowy nawet linii kolejowych obsługujących południową część miasta Gdańska, czyli Gdańsk Południe. Jak wiadomo, w południowej części miasta Gdańska ulokowanych zostało sporo nowych osiedli mieszkaniowych. No i tam się też wspólnie z władzami Gdańska zastanawiamy, w jaki sposób je obsłużyć linią kolejową. Więc reasumując, to był absolutnie bardzo dobry projekt. Wydaliśmy na niego ponad 1 miliard złotych. Obsługuje dzisiaj Gdańsk i Kaszuby z opcją, tak jak powiedziałem wcześniej, rozbudowy nowych linii połączeń tą właśnie drogą. Panie marszałku, spacerując ulicami Trójmiasta i nie tylko, ma się wrażenie, że już jest po pandemii. Czy uważa pan, że poluzowanie tych restrykcji nie wpłynie negatywnie i nie zwiększy zachorowań, jak pan uważa? Niestety zwiększy. Ja jestem przekonany co do tego, że zbyt szybko, choć rozumiem oczywiście oczekiwania Polaków, którzy chcieliby kontaktować się z innymi ludźmi, chcieliby korzystać z plaż, z dużych ośrodków atrakcyjnych, takich jak choćby Gdańsk czy Sopot, ale liczba zachorowań w Polsce, jak widać, wyraźnie spada.
Wczoraj ponad 400 zachorowań, w ostatnich dniach notowanych było ponad 500, 600 blisko takich zachorowań. Umierają też jeszcze ludzie. W momencie spadku odporności, a co będzie miało miejsce zapewne jesienią, no to należy się liczyć ze wzrostem, wyraźnym wzrostem liczby zachorowań na tę okropną chorobę. I ja się tego bardzo, bardzo obawiam, dlatego też samorząd województwa nie zwalnia tempa i przygotowujemy się też do drugiej fali pacjentów, którzy mogą się pojawić choćby w szpitalu zakaźnym albo w innych szpitalach jednoimiennych. Myśli pan, że to nastąpi jesienią? Ja mogę, to nie jest kwestia ani wiary, ani jakiegoś pomysłu, sposobu myślenia. Tu wirusolodzy mówią wprost, że taka druga fala z całą pewnością nastąpi. Jest tylko pytanie kiedy. Czy nastąpią w związku, tak rozumiem też pani pytanie, w którym pojawiła się taka wątpliwość, czy to poluzowanie nie spowoduje znaczących wzrostów, czy też one się pojawią wtedy, kiedy nastąpi spadek odporności całej populacji. No bo liczba tych chorujących, przechodzących też bez żadnych objawów osób nie jest znowuż jeszcze w Polsce tak wysoka jak w niektórych innych krajach, że o odporności populacji na pewno mówić nie można. A więc dopóki nie zostanie wynaleziona, stworzona szczepionka albo lek na tę chorobę, to należy się liczyć z tym, że będą się pojawiać kolejne fale takie pandemiczne, obejmujące nie tylko oczywiście nasz kraj, ale też i wiele innych krajów Europy bądź krajów świata. Mam kilka pytań od naszych internautów i zawsze zadaję je moim gościom. Pierwsze pytanie, panie marszałku, dlaczego tak rzadko bywa pan na Kociewiu? Pytanie od internauty, i co pan na to? No, ja myślę, że ten internauta zadając to pytanie nie do końca śledzi mój kalendarz i moją aktywność. Tak, ostatnio pan był. Bo byłem przecież w Starogardzie Gdańskim. Mhm. Miałem wtedy okazję obejrzeć i zespół szkół zawodowych. Miałem też okazję obejrzeć modernizowany szpital powiatowy. Byłem też w szpitalu psychiatrycznym, w którym rzeczywiście, do którego kierujemy znaczące środki finansowe po to, żeby modernizować wiele z tych obiektów. Spotkałem się ze starostą, pojechałem też do wójta z Blewa, a więc można mogę powiedzieć, że to nie jest prawda, że się nie pojawiam. Mało tego, dzisiaj już ustaliłem z panem starostą starogardzkim, że pojawi się też w Bolesławowie i w Bolesławowie będziemy też zwiedzać ten zespół szkół zawodowych, który jest jednym z najlepszych szkół rolniczych w Polsce. A więc to nie jest prawda. Zresztą skoro tutaj z panią rozmawiam na tematy kociewskie, to ja sam mam wielki sentyment do Kociewia, szeroko już rozumianego, bo nie myślę tylko o Starogardzie Gdańskim, ale też i o Tczewie, jako drugim bardzo ważnym ośrodku kociewskim. Ale też i o małych miejscowościach, takich jak Gniew, tam się też pojawiam, bo przecież jest tam realizowany ogromny projekt rewitalizacyjny tego pięknego miasta. Czasami, ale tego też nie rozgłaszam na lewo, na prawo, pojawiam się w Pelplinie, bo tam jest poprzez zaproszenie księdza biskupa Kasyny, bo w Pelplinie rzeczywiście realizowanych jest kilka ogromnych projektów inwestycyjnych, które służą katedrze, kolegium Marianum, czy też seminarium duchownemu, a także parkowi, słynnemu barokowemu parkowi usytuowanemu w Pelplinie. To nie jest prawda, że się nie pojawiam. To, że mam korzenie kaszubskie, to nie znaczy, że przebywam tylko na Kaszubach, chociaż dziś przyznaję, że będę w Somoninie w godzinach popołudniowych, ale też jestem na Kociewie i chcę kociewiakom dzisiaj powiedzieć publicznie, że też mam korzenie kociewskie, ponieważ moja babcia Julianna, już nie żyjąca od wielu lat, pochodziła z takiej małej miejscowości, która się nazywa Wiosło. Usytuowana jest pomiędzy
pieniążkowym i gniewem na terenie obecnego administracyjnego miasta Gniew. Także mam też sentyment dotyczyć się województwa. Cieszymy się bardzo, że pan marszałek będzie odwiedzał Kociewie częściej. I kolejne pytanie. Jest pan jedną z osób, która przechorowała wirusa. Czy należy się wirusa bać? Czy media nie demonizują tej choroby? Media nie demonizują, jeśli zwrócimy uwagę na to, ile osób umiera na tę chorobę w Europie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i we Włoszech. To prawda, że w tej części Europy, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zdecydowanie mniej. Pojawia się w związku z tym taka teza, taka teoria, że jest to związane z tym, że w dzieciństwie jesteśmy szczepieni na liczne szczepionki, których w Europie Zachodniej ze względu na brak takich chorób jak choćby gruźlica, nie szczepią już od wielu, wielu lat całych populacji. Ale niewątpliwie trzeba się obawiać, zwłaszcza osoby z grupy wysokiego ryzyka, które przechodzą takie choroby jak nadciśnienie, wysokie ciśnienie, jak cukrzyca, jak choroby onkologiczne, zwłaszcza te osoby, które brały chemię, które były zmuszone brać chemię w trakcie swoich procedur leczenia. Także osoby osłabione i to chcę wyraźnie powiedzieć, że nie tylko są to osoby starsze, nie tylko są to pensjonariusze zakładów opiekuńczo-leczniczych czy DPS-ów, ale są to też, słyszymy coraz częściej, ludzie młodzi w wieku 40 lat, czasami nawet poniżej 40 lat, którzy mają poważne problemy z oddychaniem albo pojawiają się inne dysfunkcje organizmu, nie tylko te, które są związane z chorobami płuc. Absolutnie trzeba się tej choroby obawiać. Trzeba się obawiać pandemii koronawirusa. Ja apeluję, żeby stosować się do reżimu sanitarnego, że wszędzie tam, gdzie pojawiają się podejrzenia zachorowań, pojawia się kaszel, pojawia się gorączka, absolutnie powinniśmy się izolować, nie kontaktować się z innymi osobami, żeby nie rozszerzać skutków tej okropnej choroby. A ona jest okropna przede wszystkim dlatego, że jest niepoznana, nie jest znana i przede wszystkim też dlatego, że nie ma ani szczepionki, ani leku na tę chorobę. Pytanie od kolejnego internauty. Czy konkursy dla organizacji pozarządowej ogłaszane na koniec roku nadal będą? Tak, tutaj mamy absolutnie przekonanie, że trzeba je przeprowadzać, bo to często jest być albo nie być dla organizacji, dla tego sektora organizacji pozarządowych, więc nie chcemy ograniczać dostępu do środków finansowych. Ja o to samo apeluję do wszystkich innych samorządów powiatowych i samorządów gminnych, żeby też tego nie ograniczano. Mimo braku środków finansowych trzeba by pewno może zrezygnować z jakichś inwestycji, ale nie rezygnować z pomocy organizacjom pozarządowym, które funkcjonują w takich sferach publicznych, które wymagają takiego wsparcia, bo często w opiece społecznej, często w kulturze, często w sporcie. Dla tych organizacji pozarządowych taka kroplówka w postaci odpisu 1%, ale także i dotacji jednostek samorządu terytorialnego, to jest być albo nie być tej działalności na określonym obszarze. Panie marszałku, jeszcze jedno tutaj widzę pytanie. Jak ocenia pan perspektywę finansową samorządów w świetle zapaści wywołanej z jednej strony pandemią, z drugiej polityką obecnej władzy wobec tych właśnie samorządów? No więc wspomnieliśmy o tym na samym początku. Właśnie, to jest bardzo podobne. Tak jak powiedziałem, wymierny efekt, w cudzysłowie efekt pandemii, czy skutek pandemii jest dla budżetu samorządu województwa oto taki, że za 4 miesiące mamy spadek dochodów własnych o 55 milionów złotych.
Niestety z takimi niedobrymi szansami na znaczące powiększenie tej luki finansowej. Jak wiem, bo jestem w kontakcie ze wszystkimi starostami, oni szacują, starostowie szacują te spadki na poziomie od 40 do 55%. Dlatego, że ich budżety są oparte na wpływach z PIT-u, w udziałach w PIT-u. Jeśli będzie pojawiać się bezrobocie, jeśli sporo ludzi będzie tracić środki, PIT nie będzie płacony przez tych ludzi. To jest oczywiste, że wtedy spadają dochody własne jednostek samorządu terytorialnego. Tak jak powiedziałem wcześniej, te braki finansowe nie da się uzupełnić kredytem, no bo wiele gmin, wiele powiatów, także i województwo dochodzi do sufitu kredytowego. Czyli my w praktyce nie powinniśmy się w większym stopniu zadłużać, bo to grozi destabilizacją budżetów samorządowych. A więc muszą być cięcia. W przypadku województwa pomorskiego takie cięcia będą z całą pewnością dotyczyć choćby dróg wojewódzkich w jakiejś mierze, nie wiem w jakiej jeszcze, bo to też dużo zależy od najbliższych miesięcy, na ile się odbuduje gospodarka, na ile będziemy mogli uzyskiwać wpływy. Ale też, tak jak powiedziałem, inwestycje jednoroczne, nawet te, które dotyczą szpitali, że część tych jednorocznych, które nie rzutują wprost na jakość opieki zdrowotnej, no będziemy musieli przedłużyć realizację takich inwestycji. Na pewno też będziemy szukać oszczędności w administracji. Już mowa jest wprost o tym, że nie będą wypłacane dodatkowe nagrody i premie. Prawdopodobnie też ta sama zasada będzie dotyczyć wszystkich innych jednostek podporządkowanych samorządowi województwa i myślę, że podobnie muszą postępować powiaty i zainteresowane gminy, więc niestety skutki będą na pewno negatywne, jest tylko pytanie, a nie znamy odpowiedzi na to pytanie, jak długo będziemy odczuwać skutki pandemii, czy to jest tylko rok 2020, czy też w kolejnych latach również będziemy odczuwać kryzys, który dotknął gospodarkę polską, dotknął także gospodarkę Pomorza. Panie Marciałku, na zakończenie pytanie od internauty, ale też my się dołączamy do tego pytania. Gdzie pan spędzi urlop i czy ma pan jeszcze czas na żeglarstwo? Ja z całą pewnością spędzę na Pomorzu, nie zamierzam nigdzie wyjeżdżać, a ponieważ jestem związany silnie z Zatoką Gdańską, Zatoką Pucką, więc myślę, że jeśli tylko pojawią się jakiekolwiek wolne dni, to myślę, że skorzystam z dobrodziejstwa pływania po Zatoce Puckiej bądź Gdańskiej. Dziękujemy bardzo Panie Marszałku za dzisiejsze spotkanie i życzymy wszystkiego dobrego. I dziękujemy za tą chwilę, którą Pan nam poświęcił, bo wiem, że jest Pan bardzo zajęty. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję wszystkich internautów, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, także widzów, którzy obserwują i śledzą działalność również samorządu województwa. Trzymajcie się zdrowo. Dziękujemy serdecznie Panie Marszałku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Polecamy również zobaczyć Co słychać? Cykl rozmów odcinek 16 Jarosław Karnat oraz Co słychać? Cykl rozmów odcinek 15 dr Robert Wierzba. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.